Cudowny pojedynek w 8 wyścigu i zobaczymy, co przyniosą następne starty. W biegu 9. Ponownie Kurzdżał, który startuje w miejsce Czerniaka, więc kolejna zmiana taktyczna. W kasku białym, w kasku czerwonym Dudek, w kasku żółtym Leśniowski i w kasku niebieskim Maciej Jaworek. Doskonały start Kurzdżała, zanim cała trójka zawodników. W tej chwili Dudek wychodzi na prowadzenie, ale niestety Dudek został na drugiej pozycji. Kurzdżał wyszedł jako pierwszy. Za Kurzdżałem Dudek, Jaworek i Leśniowski. A więc prowadzenie zawodnika Tarnowskiej Unii, za nim jest Dudek, trzeci Jaworek i czwarty Leśniowski. To jest duża niespodzianka. Piotr Leśniowski, ale wspaniała walka o pierwsze miejsce. Piotr Leśniowski na czwartej pozycji. W tej chwili jako drugi jest Dudek. Dudek wyszedł na prowadzenie, mówiłem, wspaniała walka o pierwszą pozycję. Dudek wyszedł z niej zwycięsko. Teraz Maciej Jaworek spada na czwartą pozycję i będzie na pewno bardzo mocno starał się wrócić na tą pozycję trzecią. Leśniowski jest teraz trzeci, prowadzi Dudek, drugi Kurzdżał, Leśniowski na trzeciej pozycji i jako czwarty Maciej Jaworek, który teraz atakuje, próbuje wyprzedzić Piotra Leśniowskiego i w tej chwili chyba tak Maciej Jaworek wychodzi na trzecią pozycję. Jeszcze Leśniowski kontratakuje, ale niestety chyba już tak Maciej Jaworek jest jako trzeci na mecie, a więc 4-2 dla Morawskiego, zwycięża Dudek. Jego czas 69,8 sekundy. Drugi Robert Kurzdżał, trzeci Jaworek, czwarty Leśniowski i 33-21 po 9 wyścigach. A więc proszę Państwa, mimo wysokiego jak na razie prowadzenia zawodników Morawskiego, to...